Witajcie, znowu kolega Mateusz. Witam wszystkich serdecznie. Kłaniam się nisko. Dobra, wymieniamy olej Suzuki Quadrunner 304x4. Miałem to nagrywać od początku, ale to jest akcja na szybkości. Olej spuściliśmy. Rozebraliśmy tyle części. Na razie. Jak my to złożymy? Ale jest pan kurde! Nie wiem, to dopiero zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądać. Czy to złożymy? No tak, ale to się nadda. Ale powiem wam, to jest masakra. Olej czarny jak cholera. No tak. Dobra, ten olej by trzeba było stąd wziąć jakoś. Czekaj, ja go weźmę. Czyli daj. To by trzeba było to szmatą przylecieć. Co ten olej dać? Gdzieś na równe, żeby się nie wylał. Tam na płyty przed auto. Tu przed wiatkę, o. Dobra, powiem wam. Tu mamy spuszczone, filtr mamy wykręcony. Teraz tak, tylko tu spod dołu powinien być drugi filtr, a tu nie ma filtra, powiem wam. O kurde. Tu jakiś farfloczne wiszą w kierowniku. I co to tu je? Tu ty jakiś kurde. No to jest ta guma. To jest ten... Od czego ona by tam była? Dobra, upierdziel to. Tu jakiś przekaźniczki, konektorecki. A co to jeszcze jest? A nie jest tu to sitko? Jest, tam u góry? Jest. Kurde. No faktycznie. Tylko jak to wychodzi? To też trzeba tu przykręcić? To jest przykręcone tu na dwie śruby. O kurde. Nie wiem, czy wy tu co widzicie, ale... I patrz, jest tu trochę syfu. Jest, no. A trzeba iść po krzyżaka i trzeba rozkręcić. Mhm. Tu trzeba wziąć szmatę, to tu dookoła wyczyścić z tego oleju. Dobra, to czekaj, idę po szmatę. Szmatyczku. O kurde. Dobra, my idziemy po krzyżaka. Śrubokręta. Weź tam śrubokręta, weź to spróbuj popuścić może. Daj, może czekaj. Ci to puści. Ja tu chcę coś też nagrać, ale ja bym to też nie miał możliwości, jak to tam nagrać, nie? Czekaj. W którą to stronę idzie? To jest upierdzielone od tego oleju i to się... No to musisz na hama dwiema rękami, bo to ci tak nie pójdzie. To... Żebym ja tu jeszcze białe kręcę dać. No właśnie, to jest... O. I to musisz kręcić w tamtą stronę. W moją? Tam. A. Tamtą, tak. Kurde, nie wiem, to się nagrywa? Jeszcze, żeby ci śrubokręt do oka się nie wpierdzielił. Człowieku, coś ty nie pójdzie. O kurde. Jak my to wykręcimy teraz? Trzeba zastosować sposób z PRL-u. To znaczy? Stuknąć. Ach. Bo nie mam klucza udarowego, to trzeba... Stuknął. Trzeba naddać. Weźmiemy tu zaraz przecinaka. Mam nadzieję, że wy to tam widzicie. Kurde. Sposób z PRL-u. Kiedyś nie było kluczy udarowych, to się tak odkręcało. Wiecie, wyjdzie to tu? Stuknij tam. Może łatwiej puści. O! Jedna puściła. O, dobra. Czekaj. To może druga też puści. Jedno poszło, a drugie... Czekajcie, bo to trzeba... O, poszło. Widzicie? Sposób z PRL-u pomógł trochę. Ja już mnie dwie wykręcili śruby, to może mi wpić. Ale jest pan kurde! Na ten, naprzeciw sobie był. A naprzeciw sobie, no tak. No, to ja robiłem! Ogoni już sitko, także dobrze je. O. Kurde, każ to takie długie śruby, człowieku. O kurde. Uwalone. No jest syfu, człowieku. A tylko jak ono było? Tak. Uh-huh. Czekajcie, ja sobie tu nagram, że to sitko było tak. Zagłębieniami, znaczy ząbkami na dół, żebyśmy potem wiedzieli, jak to było.
ząbkami na dół to było. To. Tu jeszcze tą szmatę to przeczyć, czy? Tam zmywaczem się przyknie chyba. No, tam zmywaczem się przyknie. Dobra. Zmywacz to lepiej rozpuści jak szmata. Patrzcie jaki brudny ten. Filtr, no. Filtr, a patrzcie, pokaż teraz, tu ten stary był taki. Ten stary był taki. A tu jest nówka filtr. Tu jest filtr nówka, no. Jest różnica. Brudny był ten olej. Strasznie. Teraz tak, to trzeba wszystko zmywaczem przelecieć. O ile takiego nagaru jest. Nie. No. Zjadłeczka. Czekaj. I z dalsze trochę. O. To wtedy jest konkretniejszy strumień. Dobra? Kurde. No i co? Jest to lepsze, nie? No, jak powiecie? Tu jest jakiś jeszcze syf. Jakiś taki odstający. Ja do oka psikniesz jeszcze. He? Nie, to musisz pazurem dziubni tu. Pazurem to drapnij. O. Czy co, to nie pójdzie? A od drugiej strony? O! Widzisz. No i potem im bardziej to jest brudne, to tym gorzej smaruje, nie? No tak, no bo to nie chce tam przepływać. Nie chce przepływać, no. Dobra, dobra, to śruby to tam pół biedy. Te ważne, żeby były czyste. Te i te filtry. Dobre jest. Czekaj, to dajmy tu koło siebie. A tu żeśmy dajmy tu. A tu koło tego przy okazji też. A tu patrzcie, ile w tym było syfu. W tym dziadostwie. To jest tam ta pokrywa tego sitka. Patrzcie, jakieś gumki czy coś. Kurde, nie wiadomo co tu nawet jest. Patrzcie jakie to jest tu brudne wszystko. No to jest też był, bo mam na rękach. Tak? No, patrz. No. Tu ty. Aha, no było, było. Tu patrzcie jakie kurde. Co to jest? Jakieś kurde trociny, czy... Co to kawałki drzewa, jakieś guma? Drzewo, opiłki, żeby... Czy jakieś opiłki metalu? Czy szczegóż to kurde jest? Kurde, daj tu ten zmywacz! O, no i teraz to tak, o! No, no jak powiecie, no teraz to jest kurde, teraz to jest wyczyszczone, tam było pełno jakichś opiłków, nie wiadomo czego, kurde. Dobra. I co przeszło? Psiknij to tam jeszcze zmywaczem, to tam odtuść i już tego tam potem nie trzy szmatą, uważaj żeby ci zmywacz do oka nie prysnął. Kurde, deska części. Masakra. No. Dobra. To mamy. Czekaj, wyczyściłeś to tam? Czekaj, ja teraz jeszcze wejdę zobaczyć, czy to mamy. Czy to mamy wszystko? Wyczyściłem to tam i teraz po boku jest uwalone, to tego już się tam nie da wyczyścić. Próbowałem. Ale jak czarne po boku? No tam taki ten. Nie no, tu jest wszystko czyste. Czyściuteńkie jest. Tam są dziury, którymi leci olej. Tylko. I tyle. A pazurem jakby to draptunżo. Schodzi? Pazurem schodzi kierowniku. O, no widzisz. To jeszcze naddasz. Ja to tu zdrapię wszystko. Dobre to jest. Tą miskę z tym olejem. Kurde, żeby lać się zaczęło tylko. Okay. Od tyłu, w sumie, od tyłu. A to tam tutaj, czy? Tak, żeby może stykło trochę tu, ale to się tak chyba nie da. Będzie tu? Będzie, powinno być, a tu? Dobra, będzie, to poleci trochę na płytę. Teraz trzeba przepukać silnik nowym olejem. No, czy leci jeszcze czarny, czy leci już czerwony? Pięknie.
dobre, no to czyli teraz co składamy? No tak. Czyli wszystko po kolei. Wszystko po kolei składamy teraz. Siteczko. Ja teraz... Przemyte, wysknięte. Tak, będzie dobre. No to dobra, no to trzeba tam legnąć i trzeba założyć siteczko. No to lega jest tam tej strony, musisz zmieścić to sitko. Tak jakbyśmy go wykręcali. Aha, i to sitko ma się tu zategować o te. Kurde, ciekawe, czy się kupi w razie czego takie. O kurde, tylko ja tam teraz nic nie widzę. O ja. No ja tutaj od ciebie jest, bardziej jest widzę. Jest to na dziurach? Czekaj. Wiesz co? To trzeba na odwrót zrobić. Ty musisz od mojej, ja muszę od twojej. Czemu? Bo tu widzisz śrubki ode mnie. Aha, no. Ale no to celuj tymi śrubkami. To no ja... to dobra, okej, no to czekaj. To jak ten, to celuj. Czekaj, trzymaj. Dobre, masz jedną. Spróbuj ją i palcami ją spróbuj wkręcić trochę. Czekaj, czekaj, bo tu kurde... Złapać ją. No daj się mi kitowa, ale... Czekaj. Czekaj, to może ciutkę o tak. O, teraz, no. Teraz było dobrze. Spróbuj. Czekaj. A. Czekaj, to może ja ci to przytrzymię? Zaraz będzie duża, popatrz. Czekaj. Czekaj, nafle, ja ci to przytrzymię, czekaj i ja ci tu... Czekaj, tylko ja tam nic nie widzę, to jest to. No właśnie. Gdzie ta... ta? Czekaj, kurde, ja to ta... przytrzymię. Tu jest to, że tu się kurde czekaj. Przykręcać nie da. Weź tą rękę. No. Kurde, głupie tu jakiś kurde... Czujniczek czy pompa oleju. Cicho, cicho, cicho. Cicho, cicho, cicho. Chyba chyciło. Chyba chyciło. Chyciło, no. Dobra jest. Chyciło? Nie. Chyciło. Masz drugą? Tak, mam. No to celnie już może. Mamy skręcone. Dobra, czekaj, co my teraz tam potrzebujemy? Sitko, mamy teraz ten dekiel. Mhm. Przynieś ten dekiel. Teraz tak powiem wam, dekiel. Żeby ładnie te... I od dekla były te śruby, czy... Dobrze to myślę? Tak. Tak, całe śruby były. Na razie sam dekiel. Okay. I teraz tak, tu mamy powiem wam te o-ringi. To by trzeba było wszystko powymieniać na nowe, ale ja nie mam takich o-ringów. Kurde, tu jest ukruszone amelinium? Czy? Nie no, chyba nie. Tu tak popękane. Dobra, no musimy to... Ja pierdzie. Raz chyba. Albo i nie? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Przestań. Co za deszcz, no kurde! Bluzę kajcoi. Ja pierdzielę. A idź pan kurde. Dobra, powiem wam, ubraliśmy się tak konkretnie, bo kurde zaczęło lać. Ale dobra, GoPro wodoodporne, także damy radę. Weźmiemy teraz tą pokrywę. To sitko tam mamy, teraz tą pokrywę spod dołu, tak? Tak. To już tam mamy, to się to przykręcono. No teraz to trzeba, kurde, zalało nam to wodą wszystko. Trzeba poczekać, aż ten zmywacz odparuje. Przemyliśmy to jeszcze raz. I teraz tak, o czym ja to mówiłem wtedy? Bo ja nie wiem. Mówiłeś o tym. Że tu są takie te o-ringi. Nie mam tego nowego, żeby to nowe założyć. Musimy to zrobić na sposób z PRL-u. Czytałem się, w PRL-u nie było części, nie było dostępu. To się ratowało takie rzeczy. No i teraz trzeba wziąć tak, troszeczkę oleju tego silnikowego, co będziemy wlewać do silnika. Bierzemy sobie na palec i ładnie przesmarowujemy całego tego o-ringa. O. Żeby on był miększy trochę. Nie będziemy go stąd wyciągać, bo to nie ma sensu, bo jest ładnie ułożony. Jest ładnie ułożony, nie będziemy go stąd wyciągać.
ładnie to tam zrobimy. O. I teraz go tam musimy ładnie wziąć i wkręcić tą pokrywę. Dobra, tylko teraz tak powiem wam. Tu jest taka strzałeczka na tym deklu. O, strzałeczka. I tam musiałem przecinakiem. O kurde. Kurde. Tam musiałem przecinakiem zaznaczyć, w którą stronę to ma. Już kropla wody, kurde. Dobra, montujemy to tam. Idź tam, Mateusz, z tamtej strony. I te trzy śrubki wkręcamy, nie nakrętki, tylko śrubki. Kurde, ale brzmi. Dobra. A kurde. O kurde. Kto tu jest teraz? O tu. Dobra. Kurde, nie ma tu jak ręki wsadzić nawet. No mówię ci, trudno tu jest strzec. Rękę jeszcze z tą kurtką więcej miejsca zajmuje. Przynajmniej mało. Dobra. Czekaj. Nie, nie jest na dziurze. Nie jest. Kurde, czekaj, co tu? Czekaj. O, czekaj, tu. O, dobre. No, łapy jedną. Chyciło? Chyciło. Dobra. Dobra. Jedno jest. Drugie. Chwyciło? Jest? Jest. Trochę dokręcę. Pokażę, to już no. Trochę kręcił. Skocz po grzechotkę. Albo nie, albo tego daj, co myśmy popuszczali. Tego? Wiesz co? Czekaj. Ten, co popuszczaliśmy i tą przeduszkę, żeby to dopierdzielić. Ale to jest, powiem wam, taka dubanina. To jest masakra. Mam przeduszkę i to, ja? I ósemkę na sadkę. Dobra, czekaj. Na razie to. Dobra. Tam to trzymaj. Dobra. Dobra. O kurde. Dobrze, że nie do oleju. Kurde. Dobrze jest, powiem. To się naddało. Dobra. I chodź teraz, legnij z tamtej strony, musimy to dopierdzielić teraz. Dobra. Na hama. No widzisz, ja bym sam tego nie wymienił. No nie. Nie, no, byś wymienił, to byś do tej... Ja bym 3 dni dubał z tym. No. A w którą to idzie? W twoją stronę? Nie, tam, czy tam. W moją? Nie, musisz się wysunąć trochę. Się wysuń i samą rękę tu wsadź. O, to czekaj. No nie. Aha, okej, okay. Nie, wysuń się. Nie. Ty się wysuń trochę. Wysuń głowę stamtąd. Nie, wysuń się całkiem głowę. No. O, i samą rękę tu wsadź. I teraz weź ten, przeduszkę sobie weź. O, no i teraz ciąg. Dobra. Następną. Dobra. Zaś od początku. No to trzeba po troszce, ale każdą, żeby to równo złapało. Dobra. No. Następną. No to trzeba tak równomiernie wszystko dokręcać. Nie dociskaj aż tak. O. O, i teraz, no. Dobra. Następną. Bo to trzeba, wiesz, każdą po troszce, żeby ten... O-ring, dobra. Teraz tą. Żeby ten o-ring się ładnie docisnął. No dobra, tu jest śruba spustowa, powiem wam. No i teraz tak. Ją ładujemy tutaj.
Daj grzechotkę i nasadkę 22. Tą dużą czy małą? Dużą grzechotkę. Ciekawe, czy to tu dobrze skręcimy, że nam się tu nie będzie lać z tego. Trzeba dopierdzielić tu tą śrubę. Teraz no. Chodzi? Aha. Pomóż tam, czy... Nie, dobra. Dobra. Dobra, bo gwintuj się. Dobra. No to teraz filtr oleju. Teraz tak, na filtrze... Jak to tu jest? Nie ma tu uszczelki? No może i nie ma, no nie wiem. Nie było? Tak było tylko? Nie było. Ale tu też by trzeba było olejem troszkę to już smarnąć, żeby to już tam... Tam jest pusto. No teraz tam nie ma nic. No. Czyli teraz nam silnik odpali już na czystym oleju. Mhm. Nie na jakimś... A nie na tym syfie, bo to... Nie, ja pokazywałem tam do odcinka ten. To trzeba też delikatnie smarnąć tu, gdzie to się styka tam z tym wszystkim. Kurde, jakiś piasek. O, to też trzeba ładnie smarnąć. Dobra. Dobra. Na szczęście trochę ta burza obchodzi. No. Dobra jest. Daj teraz tą klapkę. Smaj. No i to tak samo trzeba przesmarować. Ja tu no. Bo tu też jest ten... Przetrzyj to, bo na tym też jest jakiś syf. A jest to jakieś mokre. Przetrzyj to, żeby tam nic nie było. Nie, zmywaczem to przemyj, bo to ze szmaty też może być jakiś syf, no. Dobra. I tu po tym o-ringu też pokaż. Bo to ten o-ring, żeby... Był też ładny, czysty, bo to on trzymie całe to, że się nie leje. To ten o-ring tu jest, kurde, ważniejszy jak cała ta pokrywa. Pokrywę tu byś kawałek pleksy. No olej uciekał i... No, tu byś kawałek pleksy przykleił, jakby tego nie było, też by trzymał. Ale najważniejsze, że się nie wylewa, to trzymie właśnie ten o-ring. Osłysz pan. A idź pan, kurde! Kurde. No ale no powiem wam, no nie ma czasu, no, żeby to zrobić. Dobra, silnik by przepukali? Ja jeszcze szczęście, że aż tak nie pada. Silnik by przepukali? Tak, przepukaliśmy go. Ja, przepukaliśmy, tak. Tak, bo wylał się czysty olej, no. Kurde, suszenie z czasów PRL. Dmuchnij pan i się wysuszy. Człowieku. Dobra, jedziemy olejem. O! Patrz! Co? Deszcz trochę jeszcze przemył, patrz, leci z tego. No! No stary olej, no tak, takie czarne dziadostwo. Kurde, no sam bym tego w życiu nie zmienił. Sam bym z tym dubał ze 2 albo ze 3 dni. Szykuj teraz te nakręteczki. Dobra. To tu trzeba jakoś przypasować. O ty kurde. Nie spadnij. Zczępie ty. Jak to tam? Tutaj i tutaj. No. Szmatkę. Teraz ten był u góry. Ten był u samej góry, a te były 2 po bokach. Tak? Tak. Przeduszką trzeba dopierdzielić. Ty już tam, Mateusz, wiesz co możesz zrobić? No. Weź se kalimatę, legnij se tam od tyłu i tą śrubę już wkręcaj pomału. Tamtą z tyłu, wiesz którą, nie? Tą. No, z tyłu, tam od dołu. Mhm. Poczekaj, to jeszcze wezmę tylko ten. No przesuń se zestaw. No.
No i weź se klucza, tą szesnastkę długą. A no, to jeszcze trzeba będzie zostać, bo to trzeba będzie przelać jeszcze. O kurde. Nie, jest tego, nie? Daj to tam przed auto. Dobra, to to musimy dosyć mocno skręcić, tylko też tak mocno, żeby śrub nie porywać. Kurde. No to żartów nie ma. Ale też to tu było mocno poskręcane dosyć. Dobra. Dopierdziel tu ty. No powiem wam, a Mateusz już zaczął kurde rozkręcać zamiast tu przy filtrze, to on już tu jedną śrubę odkręcał od tego, od sprzęgła. I mówi mi, ja mu mówię, a coś ty to wykręcił? A od razu też się wymieni. Ja, no dobrze. Kurde, tu jeszcze... Dobra. A kurde. Co? Co? Albo zmywaczem psiknij. Psiknij to tam od dołu. Dopierdziele, o. No i dobra, dokręcone, dokręcone. Nie puści, nie puści. Dobra, to mamy. Daj jeszcze zmywacza, ja tu muszę to przemyć jeszcze. Ło, i po zmywaczu? Kurde, dobrze, że mam trzy. Ja tylko schodzi, nie? O kurde, kalimata pozalewana. Pakiet premium za 500! Co, śrubę urwałeś czy co? Nie no, powiem wam, to jest masakra, no ale trzeba to było wymienić. Ciekawe, czy zacznie lżej skrzynia chodzić. Bo skrzynia chodzi cholernie ciężko. Ciekawe, czy po tym będzie. No. Kurde. No i co masz? Chyciło? Tak, chyciło. Teraz dokręca. Weź sobie grzechotkę. No. Czekaj, 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 czekaj. Weź sobie grzechotkę. Zobaczy. A, no po herbatce to już, no, to już po wodzie stopie, już, po wodzie ze sokiem to już, no to już na ten, to już się mieszają. Mówię, że będziemy wszystko robić na opak, a jeszcze coś by się przydało łyknąć. No proszę bardzo, specyfiki Honkertima, kurde. Wasze zdrowie. Mocno robić. A żeby mnie urwać, to ja tam legnę za chwilę. No legnij sobie, tu jeszcze sprawdź. Ale to tak dosyć konkretnie musisz dokręcić, tylko zaś nie na chama. Tyś to prosto wkręcił? Nie jest prosto wkręcone, no bo mi od razu weszło. Jakby było krzywo, to by nie chciało wejść. Dobra. Dobra? Dobra, będzie trzymać. Jeszcze to teraz trzeba zmywaczem psiknąć tylko. Dobra, no to jeszcze teraz tylko lejemy olej. No i dobra, teraz poczekamy aż to... O ty kurde. Dobra, chodź do garażu, gdzie no, na razie. No chodź, bo już
zaczyna. Bierzemy tak, skrzynkę zamknij. Bieramy, czy to? To bierzemy. O kurde. Ja pierdzielę. Masakra. Masakra. I tak co chwilę już kurde drugi raz uciekamy, bo zaczęło lać. Jeszcze tak kierowniku, weź ten stary olej do garażu i lejek. Bo to musimy se o kurde. Bo to musimy se pozlewać teraz ten stary olej. Jak nie ma? No wszystko, tu ten olej, to tam się zaniosę. Ale stary! O kurde. No nie gadaj mi, że kurtka ci nie pomogła. Patrz, ile wody ci chyciła. To byś miał wszystko na ten, wszystko w bluzie byś to miał. To tutaj. O, ile syfu w lejku. Dobrze, że my to do silnika nie lali, patrz. Co? O. No tu to pół biedy, bo to jest stary olej. Ty, to w tym lepiej, jeszcze lepiej siedzi jak w tym. Dobra. Próbuj. Czekaj teraz, jak to przelać. Czekaj. Od której strony, kurde? Od tej spróbować? Spróbuj. Chociaż czekaj, wiesz co kierownik, ja bym to inaczej zrobił. Czekaj. Tu. Czekaj, trzymaj to, weź, odkręć tu górę. No. A to pójdzie tak? Spróbuj to odkręcić. Aha, i ten wylać, o. To. To musisz olej dać, wiesz, pomalutku, nie? O, i przelejemy od razu ten olej stąd, tam. Mów mi ile, jak coś. No, na razie lej. O, pomału właśnie, żeby... O, to olej jest gęsty. Dobra! Czekaj, kurde, spokojnie. Kurde. No ta. A po herbacie już ręce po wodzie to już. Bo myśmy łykli, powiem panu, to także. Olej tak pomalutku cały czas. Widzicie, no nawet kurde. Taki olej, no trzeba to zlać, bo trzeba to zlać, no ale. Trzeba zlać. Trzeba zlać, bo trzeba to zlać, bo trzeba zlać, ale widzicie, no trzeba to zlać. Zostaw ten olej. Czekaj. Czekaj. Można potem? Może. Dobra. Czekaj. Zakręć to z powrotem. Teraz. Jeszcze pooglądać wystawę oleju. Co? Co ty mówisz do mnie? Wystawę. Oleju, proszę, jak obraz normalnie zobaczyć. Połóż go teraz, zobaczymy, czy nie ma jakiegoś syfu na dole. Jakichś opiłków, czy czegoś. O kurde. A nie, to są bąbelki czy opiłki? Ja no właśnie, czy się... Wybli, czy się... To nie widzę. No jest taki nagar, taki. Nie, teraz można pić olej. Dobra, zlejemy to do końca. Wiesz co? Co? Tu jeszcze można trochę dolać tutaj. No. Ciupkę, bo ciupka, ale... Tu ciutkę i tu ciutkę i wejdzie. No. Myślę. Dobra. Stój. Ciutkę tutaj i ciutkę tutaj. Czekaj. Dobra, trudno. Ręce wiem, że masz brudne, no ale... Nie, to ręce to ja tam też chcę do tego wytrę. Ja też mam brudne. Kurde, wejdzie w ten, w dwie, półtora litrowe? Czy kurde, czy trzeba będzie jeszcze pół litra? Patrz się tam. Dobra, stój. No to jeszcze teraz zostało. No to chodź jeszcze teraz tutaj troszkę. Kurde. Dolewać po kieliszku i... Po pół kieliszka? No tam się prawie wyleje na tym polu. Dobra, będzie. Dobra, kierowniku, dobra. Okej. Okay. Pa. Kurde. Rozdzielanie.
teraz tutaj. Nie ma tam tego piłku, a są tam jakieś biury, jakiś syf. Dobra, stój. Czekaj. Kurde. Jeszcze troszkę tutaj. Już jest spa. No. Resztka. No, ale to jeszcze tutaj troszkę i tutaj troszkę. I to nam wejdzie. Jeszcze? Jeszcze. Dobra? Dobra. Kurde. Ale... Dobra, powiem wam, ten. To już mamy. Już teraz zalewamy olej chyba. Mhm. Mamy wszystko skręcone. Czekaj, jeszcze to się popatrzy, czy to na pewno wszystko. Tu mamy. Tam z dołu mamy skręcone, dociągnięte. Filtr mamy dociągnięty. Dobre jest. Także wlewamy teraz olej. Wykręć ten. Już. To ty wykręcasz czy? No wykręć co tamto. Daj już olej, już rozbiorę. Trzeba 3,5 litra i teraz z tego dużego musimy se przelać do tych małych. Ja i zaś zalać pół garażu. Nie? No. Czyli trzeba ile? 3,5 takiego pojemniczka. Dobra, odkręć jednego. Tu trzeba, co tu trzeba? Tu trzeba pazura wbić. Tak. I wbić i szarpnąć teraz. O. Tak, i teraz trzeba. O, dzióbka wystawić. Wyszarpnąć. O. I nie wiem, przez lejek to lejemy, czy tak? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Fajne są te dzióbki. O. No, fajnie się. Fajnie się leje. Kurde, jakbyśmy pili. No, kurde, kierownik. Kurde, ile tego tam jest? Weź tam pokaż na tym. Można lać, ale. Widzę. Kurde. Widzę, że trzęsie. Z tego dźwięku na człowieku to jest. Nie jest. Pół litra jest. Dobra. Dobre jest to. Bliżej celu. Jest pół litra. Zobacz, czy jest pół litra. 600 jest, czy. Czekaj. 900 ml. Tutaj, no to czyli jest ponad liter. Co? Co? No bo tu jest 900. A nie, bo to jest tak. 300. Nie. Co? 800, 850, 900, 950 i liter będzie gdzie? Tu chyba, nie? No, do tego jak się tu do zagina. Do tego chyba, no. Bo tu jest 50. Czekaj, zrób pomiar pazurami. Pomiar tutaj i pomiar tutaj. No to czyli jeszcze ciutkę trzeba dolać. Jeszcze ciutkę tak dosłownie. Liter będzie i potem drugi liter i pół litra. Nie. 3. No. Tak, 3,5 litra trzeba wlać. Nie, czy 2,5 litra. To dwa takie czy trzy takie? 3,5. No tak. No dobra. Dobra, jest do zagięcia, jest. Jest, no. Zostaw ten lejek tam, niech ucieknie. I lejemy od razu drugi. To zróbmy tak, tego obróćmy. Przejdźmy drugiego. Mhm. Tylko nie będziemy widzieć zaś kreski. Tu będzie widać, aha. Musisz z tej strony lać. A bo wiesz co sobie zrób? Nie no, to ty się patrz. Ty się patrz, że ja będę lał. O, no dobra. O kurde, starczy tego oleju? Nie, starczy, bo tam jest, tam chyba jest 2,5. 3,5. Conquer Timmy, kurde, i ten alchemia. Przelewanie. Dobra. Conquer Timmy i alchemia. Miksury rolnicze normalnie.
takie oleje trzeba kupować. Ja, by był dźwięk, jakbyśmy... Ulica. Dźwięk jakby z gwinta pić. Widzicie, to jest kurde technologia. Na tym zagięciu już tu jest, tu prawie. No, a to jeszcze to tutaj trzeba. No. To jeszcze trochę, jeszcze. Nie, to jest masakra. Ciekawe, czy to się nagrywa. Jeszcze, kurde. Jeszcze ze dwa lejki trzeba nalać. A co to znaczy, że u góry ta pika na czerwono? Co? Pika na czerwono i obraz jest wyłączony. A gdzie? Na GoPro. Aha, no bo to obraz się wyłącza, żeby... Że ten, że... Kurde, ciepło w tym kapturze, ciepło w tym garażu, w tych kurtkach. Ja mam naubieraną taką futra tam. Że na ten, że... Że temu, że pika. Temu miga, że pokazuje, że nagrywa, a ekran się wyłącza temu, że. Że ten, że. Żeby oszczędzać baterię. No. Żeby nie żarło cały czas. Także kurde, nowoczesna technologia. Dobra, nie lej już, dobra, dobra. To już się spłynie i to już będzie dobre. Dobra. Lejek przełóż szybko tu, do tego. No i idziemy to wlewać, czyli 2 to będzie 2 litry i jeszcze 1,5. Tak, jeszcze 1,5 takiego. A tu zaś leje, ja pierdzielę. Idziemy z drinkami. Co? A tylko kiedy? Kurde, jak tu mokro. Trudno. Bywa, co robić, robię. Daj tam na równe, pod koło, żeby... Tutaj, żeby się nie wylało. Ja to tu jakoś spróbuję. Tutaj coś. Czekaj. Daj to może tam od swojej strony jakoś. O, o, żeby kurde, bo po oleju taki olej powiem wam 242 zł. 4 litry oleju. Także to jest przemasakra. Jak ja to lałem. Tak, no. O kurde. Ale trudno, jak to inaczej tym celne tam. No inaczej się nada. Dobra, oleju kupiłem już i tak poza ten, ponad stan, także dobrze jest. O ty kurde. Kurde. Kurde, nie ma jak to wsadzić tu. A może tak? Lepiej będzie. O, tak lepiej tym zagięciem, o. Nie ucieka tam kas pod dołu? Weź tam zobaczy się. Kurde, no teraz lało, a teraz słońce wychodzi, no ja pierdzielę. Kierowniku! Co? Cześć, bo tutaj coś czerwonego kapie. Kaj! Chodź, kierowniku! Dobra, czyli jeszcze 1,5. Z tego, co wnioskujemy. Tak jak my to umiemy wnioskować. Żeby nie było, że trzeba 8 litrów. 450 zł. Ja. 450. Dobrze to mówię? 450 i 500. Jeszcze ciutkę. Jeszcze tyci. Ciutkę tak, ciutkę tylko. Dobra, dość. Jest. Jest 500? Gdzie jeszcze? Nie, no nie ma 500. Co ty pierdzielisz? I teraz jeszcze to przelewamy do pustego, żeby tą już czwórkę wyrzucić, a zostawić sobie to tylko w litrze. O kurde. Ile rozkminiania.
to przelewamy jeszcze teraz tu. No i to wyrzucimy, to się zostawi, żeby albo z auta spuścić, albo na ten. Bo tam jeszcze ile miał wejść? 1,5? Gdzie? No tu do tego. A nie, czekaj! Kurde, ja domu pełna! Ja pierdzie. Ja że myślę, że to już puste jest. Nie, nie, nie. Kurde, przelałem. Naddam. Trzeba teraz zmniejszyć objętościowo do litra. O kurde, kierowniku.